Siemane, Rodoman z tej strony. A tak kurde, postanowiłem, że nie będę czekał, aż go pospawam do jakiegoś tam etapu, tylko po prostu dziś wam wrzucę, później w środę i w piątek przebitkę. Tak, co dwa dni. Żebyście nie musieli czekać, bo dużo osób czeka na jak to się tutaj rozwija. Auto już jest idealnie wypoziomowane, zwymiarowane. Wymiarki tutaj mam, proszę, Audi, wszystko, nie będę wam za bardzo pokazywał co i jak, bo to jest z winu. No i co, tu ładnie idzie centralnie pod tym. O, tutaj nie wiem, czekajcie, tak jak jest ta zielona tutaj w tym miejscu. Z dwóch stron idzie po krawędzi praktycznie. Tutaj co, centralnie otwór. Tu centralnie otwór, tam poziomica, tu poziomica, momento, kurde, nie wiem, na czym skończyłem, ale dobra, auto jest wypoziomowane, wszystko idealnie się pogrywa, tak jak tam widzicie, na takim zgrubieniu, tu idealnie około pół milimetra, nawet do osi tej linii tu z dwóch stron. Także tu się pokrywa. Aha, tu idzie przy krawędzi. Czekajcie, z drugiej strony. Tu idzie przy krawędzi. Także tu się też pokrywa. Dupa jest z tego. Bo tam był jeden komentarz, że ktoś się śmiał, że kurwa samochód jest śmigło. Ty chyba kurwa sam jesteś śmigło i w dupie masz śmigło. No. Także tak. No i co, drzwi się wszystko elegancko zamykają, tu mam tak to wszystko na razie wstępie połapane, zaraz zamknę wam przednie, no nie chcę ich teraz zamykać, bo przynajmniej widać, że gdzieś idzie laser elegancko po tych otworach. Wszystko elegancko. Nic dodać, nic ująć, dobra, odblokujemy drzwi. Ciach. Ciach. No i dobra. Dzisiaj go sobie tak wstępnie tylko połapię. Tak, żeby do środy to obspawać wszystko. No i tak jak już mam idealnie wypoziomowanego, to wyszło, że podłużnica minimalnie jest podbita do góry, czyli jednak tak brałem to pod uwagę, ale jak to wszystko wiecie, nie było stabilizowane, nie było wypoziomowane, to tak się jeszcze łudziłem, że może jednak podłużnica jest, no dostała, bo nawet po tym widać, że to na pewno poszło w górę, ale ustawić ją do poziomu, to będzie najmniejszy pikuś. Tak naprawdę tu będzie najgrubsza robota z tym fartuchem, najgrubsza względem, chodzi mi, co trzeba zrobić w tej podłużnicy, bo ogólnie wiecie. Autko się tak prezentuje. Powiem wam, będzie piękne auto. Także tak. Dobra, ja go sobie połapię. Tu. Te cztery punkty. Później tam u dołu go sobie połapię. Podocinam tutaj te blachy. Zamknę go oknami. Także tam będę chciał na sam początek, a później na sam koniec ogarnąć sobie te słupki i tyle, no. Dobra, popunktuję i jeszcze się na chwilę zobaczymy. Pozdro. No i dobra. Już dupa się nie przemieści. Mam już tu obspawane. O, tam jeszcze nie wyszlifowałem, ale tak sobie po trochu spawam. Trochę tam popyrkam, trochę tu popyrkam, trochę tu popyrkam, trochę tu popyrkam, trochę tunela popyrkam, później tam popyrkam, tu. Wiecie, żeby mi tego wszystkiego nie pociągnęło, założyłem drzwi, bo miałem zdjęte. Wszystko jest elegancko, szczelinki, nic nie pociągnęło. Jutro wpadnę, do końca tu obspawam tunel.
Tam to sobie doszlifuję, tam jeszcze tu na dole i tu na dole muszę to obspawać. Wkładam dekle, bo to już wszystko przez dekle muszę zaspawywać. Obspawam dekle, poszlifuję, zamknę. No jutro plan, żeby skończyć spawać dupę, zamknąć słupki. W środę mnie nie będzie, bo w środę coś tam jadę załatwiać. Ale w czwartek zamknę to, piątek, sobota liczę to. Pewnie na poniedziałek odbiór będzie. No cóż, życie no. Ja zapomniałem, że jednego dnia mnie nie będzie. No i tak samo tutaj. Wszystko ładnie jest. Też już powspawywane. O, to widzicie, tam też nie tego. Nie obszlifowałem, ale to pryszcz. No, dospawam tunel. Jak obspawam tunel, obszlifuję. Tam. Także jutro tutaj to wszystko powinienem skończyć łącznie ze słupkami przy dobrych wiatrach. Myślę, że jeszcze powinno mi się udać wstawić poszycia tutaj. Będę starał się, żeby tak było. No i dobra. Idę troszkę pomieszkać, już jest 9:00, dochodzi. Kurde, powiem wam szczerze, że 2 godziny mi gdzieś uciekły i nie wiem gdzie, kurde, nie? No i elegancko. No. Rygiel muszę poprawić, bo zdjęty był. Poza tym też lekkie drzwi to inaczej się zamykają, jak te z szybami, nie? No i dobra, jeszcze to jutro powywalać. Dobra, tak to wygląda. Po dzisiejszym dniu już jest tutaj dupa ustabilizowana. I tyle no. Dobra, trzymajcie się, to taką macie przybitkę z poniedziałku. Co się dzieje? Nie jest tak, że się nic nie dzieje, bo coś się dzieje. Już jak wiecie, kupiłem ten cyrkielek Black Hawka, zajebista sprawa. Miałem nowy już kupować, no i trafił się w bardzo dobrym stanie. Kilka razy użyty, wszystko sprawne, w ogóle nie ma, nie nosi śladów użytkowania. I jeszcze do niego wszystkie końcóweczki. Ciach, ciach i ciach. Także jestem mega zadowolony. Moje łyżki stoją, czekają, te babki łyżki co kupiłem. Kometa. Przyjdzie czas, że się przydadzą. No, także tak to wygląda. Samochód już ponownie przypomina samochód. Nie straszy. Zrobię to i później takie fajne strzały też by powjeżdżają. No i co? Dobrej nocy. Trzymajcie się, pozdro doma. No i dobra. Samochód w jednym kawałku jest jedną całością tych dwóch kawałków. Zostało mi tylko jeszcze zamknąć słupki, lewa ćwiara, czy ćwiara no, kielich fartów, podłużnicę trzeba deczko do dołu walnąć i tyle. Ogólnie auto już jest tu ogarnięte, pospawane. Tutaj zapodkładowałem, bo zawias zakładałem. Ciach, ciach, tutaj wszędzie nie spuszczałem się za bardzo, wiecie, nad tym, żeby jak najmniej tego spawu. Jedynie tu go tak trochę wygłaskałem, bo tutaj wszędzie idzie taka masa. Wszystko to zakrywa, także z grubsza wzięte. No i co? Będzie pan zadowolony, jak to się mówi. Już go sobie szczęki przesunąłem na tył, żeby pociągnąć ten przód. Poziomiki są. Tam jak spojrzycie po otworach od deski, tam. I tam jest. No i co mam powiedzieć?
Jeszcze ze 2-3 dni i do końca tygodnia samochód wyjeżdża. O tych punktach wam tu mówiłem. To i tam. Jutro liczę ze 2-3 godzinki, żeby tutaj to podopieszczać, pozamykać, podopieszczać. Korałę sobie pierw przestawię tutaj, żeby mieć ją przodem. Że tak. O. Jadę do domu, jestem padnięty. Auto wróciło do wizualnie żywych, nie straszy. I tak, dobra. Na tym kończę. Nie wiem, czy wam to już rzucę w tej postaci, czy już jak zrobię słupki, zostanie ćwiara, czy może jak już wszystko zrobię, zobaczę. Jaką wizję na to wszystko sobie złapię. A póki co, trzymajcie się. Lecę podpoczywać. We'll be right back.
8. Wisi, nie rozpadł się. Nawet tu dojechał. Tylko na przednich kołach, bo problem jest taki, że przyszło mi zawieszenie na lewą stronę. Sanki mam nowe. Przyszło zawieszenie na lewą stronę. I zamiast przyjść na lewą, to piasta, ten wahacz i te dwa wahacze przyszły na prawą stronę. No. I zacząłem to składać i dupa. Musiałem go wziąć, co wózek widłowy, paleta, na dupę go tu złapałem. Przyjechał, no. Tu już dół ogarnąłem. Wszystko poszlifowałem, pokleiłem. Wszystko klejem Terosan EP5055. To będzie jeszcze trzeba, wiadomo, wyszlifować. Ale no jak go wciskałem, no to się trochę to pomazało, cały poklejony jestem, dlatego że to zostawiłem. Każde jedno łączenie jest wzięte i powciskane. To co udało mi się dobić, to dobiłem. Każdą szczelinę jest, wiecie, dobite, wciśnięte. To sobie zasnie na kamień, sklei. Wcześniej wszystko zmatowiłem, otuściłem. Później szlakiernik to sobie weźmie, ładnie to wszystko wyszlifuje, zapodkładuje, poobrabia, co tam ma poobrabiać. I tutaj wszędzie to i tak jest to jest całe gumami. Także żadnego tu łączenia, tak samo i tu nie będzie widać, bo to wszędzie są gumy. No ja nie zajmuję się takimi rzeczami, tylko po prostu wziąłem to, pokleiłem i tyle, nie? I teraz co, puszczam auto. To sobie dzisiaj podesnię, jutro to wezmę znowu z matowie i zapokładuję katoforezą na bazie żywic syntetycznych, żeby, wiecie, to nie rdzewiało. A teraz go co, ściągam na dół, idę po wózek widłowy, biorę go do siebie na halę. A kurde, światła nie zapaliłem. Biorę go do siebie na halę, czy go tutaj gdzieś posprawdzam i od góry, nie wiem, czy to będzie widać, tam od góry też pokleję wszystko, powciskam gdzie się da. To samo tu z tą ćwiarą. Niepełno, bo to jest bez podłużnicy wstawione. Też powciskam gdzie się da klej. I co, i we wtorek jedzie do domu. Miał jutro jechać, ale jedzie we wtorek, tak? Ja dzisiaj z nim kończę. Projekt będzie zakończony. Jeszcze drzwi pozakładać, kurde. Spakować go. I myślę, że w przyszłym roku już go będą koła po polskich drogach nosiły. Dobra. Idę po widlaka. Już widzimy się u mnie na hali. Siemanero, Doman z tej strony. No i co? Projekt skończony, już laweta wjeżdża. Muszę z telefonu kręcić, powiem wam, kamery zapomniałem wziąć. Że przekręcę, pokażę wam jak to wygląda. Że tak jest zrobiony. Wszystkie wymiary z karty mam, kielich wymieniony. To wszystko połączone, dodatkowo każde łączenie tam gdzie się dało, to między blachy klej powciskałem, później to zapodkładowałem, żeby nie rdzewiało.
tu łączony, tak jak mówiłem, na zastrzała, tu poszycia, wszystko elegancko chodzi. Trochę to takie pomęczone, ale klejone, ale wiecie, tu masy idą, także nie będzie nic widać. Jest i laweta. No i od spodu wygląda, no nie zobaczymy nawet tego. O, tam nie wiem, czy będzie widać, czy nie. Wszystko połączone. Dobra, będzie odjeżdżał, to się widzimy.